Paweł, gratulujemy zwycięstwa. Zapowiadałeś, że to będzie szalona walka, no i tak było. No dokładnie, no bardzo mnie cieszy zwycięstwo w tej walce. Nie, może niewielkie, ale myślę, że zasłużone. No. Robił dużo szumu, w ogóle dużo ciosów przestrzeliwiał w powietrzu, był może troszeczkę tak zbyt asekuracyjnie, bo po tej udanej obronie, bo wielokrotnie na przykład unikami rotacyjnymi, nieraz nawet w liny wpadł, powinien wtedy ponowić atak. Jednak no myślę, że z tej walki na walkę współpraca moja z trenerem Kosodowskim układa się pomyślnie, no i robię postępy. Wiadomo, że nie od razu no, wszystko można zrobić. Mieliśmy razem już 4 walki. Myślę, że ta wyglądała już całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o mój rozwój, no to na pewno jestem wdzięczny dla mojego promotora Tomasza Babilonskiego. 16 moja walka. Rywal o wiele bardziej doświadczony ode mnie, naprawdę no, klasowy zawodnik, no, myślę, że czołówka europejska, 26 zwycięstw, tylko 2 porażki. No naprawdę, na moją 16 walkę był to dobry rywal, trudny, naprawdę trudny sprawdzian dla mnie. Cieszę się, że wygrana, no, na pewno obejrzę walkę, będę analizował wszystkie błędy, no i dziękuję trenerze. I chciałem powiedzieć jeszcze, że duża zasługa właśnie była w moim zwycięstwie trenera Krzysztofa Kosodowskiego, dla którego jak zwykle serdecznie dziękuję, bo naprawdę wkłada tyle samo serca w treningi co ja, może jeszcze więcej, a podchodzi do tego wszystkiego naprawdę emocjonalnie równie jak ja. Myślę, że z takim trenerem możemy zajść daleko i zobaczymy, jak to dalej wszystko się potoczy. Miałeś taki moment kryzysowy, kiedy sobie pomyślałeś, że już dobrze nie będzie w tej walce? Nie, tak myślałem, kiedy on się zmęczył, jak ruszył na mnie. Myślałem, że w ogóle się nie zmęczy, bo oglądałem jego walki, przecież 10 rund, 12 rund boksował, siłę był, cały czas bił. Tu 3 rundy wyszedł tak agresywnie, ale już widziałem, że no się zmęczył. No ja jakby troszeczkę się cofnąłem, no ale w tych swoich obronach też jakoś tak starałem się aktywnie. Kilka razy też przyjął taki soczysty cios, co na pewno go troszeczkę hamowało, tych takich huraganowych ataków. Fajnie, że to tak się ułożyło, poczuł też moją siłę, bo jeżeli by nie poczuł, to po prostu by leciał, no i cały czas tak by leciał, aż może by dobił. Ja nie jestem też przyzwyczajony tak, on był cały czas w ataku, w pressingu, no szedł na mnie. Miałem udane sparingi, udany obóz przygotowawczy, no także no jestem, ogólnie cieszę się ze zwycięstwa, z walki niekoniecznie. A ta cała otoczka tej gali, tego pojedynku trochę cię nie spięła, bo w pierwszej rundzie wyglądałaś na trochę zagubionego na początku. Chyba niekoniecznie. Trener, pomimo może tej jakiejś słabszej czy wyrównanej rundy, trener powiedział, że i tak jak na mnie, to zacząłem bardzo dobrze. Także odważnie, wyszłem fajnie nastawiony, no w ringu tak troszeczkę może myślałem o tej kondycji, tak jak mówiłem, widziałem jego walki, naprawdę no ja mam zdrowie jak konia, o może jak 2 konie, także no nie chciałem też po prostu się wystrzelać, bo tak jak mówię, oglądałem jego walkę, w drugiej połowie walki przyspieszał, przegrywał na przykład 4 pierwsze rundy, a później wygrywał kolejne 6, także... To, że parę razy go mocno trafiłeś, a potem tak trochę zachowawczo podchodziłeś do jego chwiejącego się na nogach, to było właśnie powodem tego, to, że nie chciałeś się wystrzelać? Tak myślałem, że jeżeli za mocno na przykład pójdę w niego, wystrzelam się, będę miał jakiś kryzys. No wiadomo, ja te doświadczenie cały czas zbieram. Ta walka to mi dała mi więcej doświadczenia niż może moje 15 wcześniejszych walk, także tylko takimi walkami, no. Przed walką tego nie mogliśmy mówić. Miałeś problemy z prawą ręką, którą już kontuzowałeś w marcu. W trakcie walki nie bolała? Nie, nie bolała. Uderzyłem kilka razy kciukiem, miałem udany zabieg w klinice Karolina. Zrobił mi to doktor Śmigielski, któremu również chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo to było kawał naprawdę dobre roboty. Miałem troszeczkę problemu rzeczywiście z tym kciukiem. Jednak w walce w ogóle nie odczuwałem żadnego bólu i to też na pewno był taki plus, bo na treningach troszeczkę ta ręka mnie jednak blokowała. Myśleliście już z promotorem przed tą walką, co będzie, jeśli wygrasz? Co będzie, jeśli wygram? No będzie fajnie na pewno, myśleliśmy, że będzie super. No naprawdę mówię, no na 16 walkę, naprawdę fajny zawodnik. I oby tak dalej, no powoli, na pewno on był 14 w WBC, no tam w Europie był wyżej ode mnie. Bodajże, także powinienem zrobić jakiś awans w tych rankingach, no i nie wiem, no mam nadzieję, że będziemy się zbliżali do walki o jakiś pas, nawet jeżeli dostaniemy jakąś ofertę w rozsądnym terminie, na normalne przygotowania. Trzeba jechać, próbować i walczyć, no jeszcze mocniej potrenować. Tak jak mówiłem wcześniej już wielokrotnie, udzielając wam wywiadów, jeżeli będę miał około 20 walk, więcej doświadczenia w tym boksie zawodowym, jadę i walczę i na pewno
będę starał się wygrywać. Mamy połowę września, możemy spodziewać się, że do końca roku jeszcze wyjdziesz do ringu? Myślę, że jest to całkiem możliwe. To była druga walka, no, po półrocznej przerwie, tak jak mówiłem, no, wiadomo, ja wolę jednak troszeczkę częściej boksować, może nie aż tak często, nieco miesiąc, jednak tam co te 3 miesiące trzeba było zaboksować, może właśnie brakowało również takiej jednej walki między tą walką na rozruszanie, takie może 6-8 rundek do tego rywala. W tym roku stoczyłem jedną 6-rundową walkę, właśnie na której wybiłem rękę i tutaj od razu taki, no, trudny rywal po półrocznej przerwie. Bardzo cieszę się z wygranej, wiadomo, że z trenerem będziemy analizowali, poprawiali błędy, bo jest ich bardzo dużo, no. Tak to wygląda. Dziękujemy, jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem podziękować bardzo wszystkim kibicom tutaj, którzy byli zgromadzeni, a szczególnie tym z Białegostoku, bo przyjechało naprawdę liczne grono i naprawdę w tej drugiej rundzie, w tych rundach takich kryzysowych słyszałem ich doping i mocno wspierali mnie na duchu. Była rodzina, koledzy, także dziękuję wam bardzo.